Jako korepetytor online z przymiotów ilościowych ekonomicznych chciałam Wam omówić ze statystyki opisowej, jak można w programie Microsoft Excel wygenerować bardzo sprawnie histogram. Jeżeli wejdziemy narzędzia, jeżeli mamy oczywiście swoją zbudowaną bazę danych, którą chcemy pogrupować w przedziały, możemy wejść w narzędzia. Tutaj jak rozszerzymy sobie listę analiza danych, zaraz wejdziemy, o jest analiza danych, wejdziemy w pozycję histogram, klikniemy OK i zaznaczymy cały zakres komórek, które chcemy uporządkować w postaci histogramu, czy powiedzmy szeregu rozdzielczego przedziałowego, to zaznaczamy te wszystkie komórki. Możemy zaznaczyć, gdzie ma się znaleźć nasz wykres, jaki zbiór danych. I ważne jest to, żeby zaznaczyć tutaj pole wykres wyjściowy. Gdy to klikniemy, wyjdzie nam, zobaczymy właśnie co. No, możemy powiedzieć w ten sposób. Na pewno liczba tych elementów nam się zgadza, bo jak ja tutaj początkowo planowałam, liczb jest 53 i łączna suma wszystkich liczb, które tutaj nawet sobie możemy autosumą zrobić, jest 53. OK. To, co tutaj mamy, ja sobie to rozszerzę, te komórki, jest to trochę mało czytelnie zapisane. Są to, jak dla mnie, końce przedziałów, po prostu kolejnych przedziałów. I górne, czyli górne granice przedziałów. Nie powinno to być nazywane częstość, bo to powinno być częstością, nazywamy jakieś udziały procentowe. Najbezpieczniej jest zmienić, że to jest liczebność, czyli liczba takich elementów, które mieszczą się do 285. Kolejna, takich liczb jest tylko jedna. Jeżeli sobie popatrzymy na ten cały szereg, to liczb do 285 jest tylko ta jedna pojedyncza. Kolejna liczba to jest 470,4, czyli liczb między 285 a 470,4 w tym zbiorze jest tylko 5 takich liczb. Więc ja bym nazwała, że to nie jest zbiór danych jako koszyk, ja bym nazwała, że to jest górna granica przedziału. O, i tak będzie najbezpieczniej napisać. Poszerzamy sobie ten opis i teraz możemy się zająć naszym wykresem. Żeby wykres był bardziej czytelny, rozciągniemy go sobie, powiedzmy dwukrotnie klikając na tło. Oczywiście, jeżeli macie nowszego Excela, możecie zmienić sobie na bardziej ciekawe. Można zmienić kolorystykę, można zmienić grubość tych linii, co chcecie. Często jest tak, że histogram, jeżeli mamy dane w postaci przedziału, musimy ustalić to, że nie ma być przerw między kolejnymi słupkami, czyli w tej zakładce formatowania serii danych szerokość przerwy musi być wyzerowana. Co to nam daje? To, że tutaj nie ma przerw między kolejnymi słupkami, wszystko jest posegregowane. Można zmienić, powiedzmy, kolor typowo tylko tego jednego słupka. Jest to jak najbardziej możliwe. Ja sobie zaznaczę przykładowo na żółto. Można, nie trzeba. Możemy wrócić do tej pozycji. Jest wiele opcji, między innymi można nawet zmienić nazwę, że to jest liczebność, czyli ile jest elementów, które się mieści w danym przedziale. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.